Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie trochę mieszanego kontentu. Otworzymy sobie boosterek z Evolutions, to jest gruba sprawa. 10 boosterków z Celebrations i otworzymy sobie również Battle Styles, Vivid Voltage, Chilling Rain, Battle Styles i Chilling Rain. Więc odcinek taki różnorodny, żeby nie przynudzać, to sobie zostawimy myślę na koniec. I żeby już tutaj pojechać po prostu z jakimiś pakami, też się już trochę stęskniłem przez to Celebrations za zwykłymi pakami. Kod dla Was. No tutaj minimum holo. Więc trzymajcie kciuki. Forfru Venipede Sfil na rewersie Karen i Tapu Fini holo, tak jak mówiłem. Minimum holo, więc trafiamy minimum. Zobaczmy co dalej. Pamiętajcie, żeby zostawić suba. Ostatnio sprawdzałem statystyki. Nadal ogląda odcinki trochę więcej osób, te, które subskrypcji nie mają. A jak wiecie, na kanale są konkursy, sztos openingi, więc żebyście byli na bieżąco, to dołączajcie do naszej ekipy. Zapraszam również wszystkich na Discorda. O tym cały czas mówię. Tam jest już potężna ekipa ludzi. Dajemy sobie cynk, na przykład gdzie kupić Celebrations. To było fajne, jak się pojawiało na przykład w sklepach. Tutaj nic nie ma. Salandit na rewersie. Chilling Rain. Stęskniłem się za pakami takimi. W tym Celebrations naprawdę rzadko się trafia jakiś dobry drop, a kart mało, powtarzają się. Można się już znudzić, co? A tutaj coś się dzieje. Zielony kot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 kart jak przełożycie, to będziecie mieli reverse, a za reversem od razu rarkę. No to te paki co wybrałem, takie średnie. O, biały kod. Zostawię sobie jeden na losowanie na Discordzie. Na Discordzie losujemy kody, mamy bota do tego, więc koniecznie wbijajcie. Opal. Bea Devot Charmander. To jest jeden z fajniejszych artów Charmandera według mnie. Joltik, Cotony, Mudbray, Delmis. Mamy na rewersie i tutaj zobaczmy. 310 Pikachu VMAX. Wow. Zobacz jaki sztos tutaj jest to zrobione. Ten Pikachu się nie świeci, a wszystko wokół się świeci. No więc ja zadowolony, to naprawdę fajna karta z tego setu. No a może damy jej lepszą koszulkę. Taką trochę grubszą. I proszę. Więc warto było czekać, bo coś się jednak trafia. Dajcie znać też w komentarzu, czy Wam się już Celebrations przejadło. Ja tutaj już bym trochę różnych paków pootwierał, naprawdę. Krodant, Cherubi, Pachurisu, Chimcho, Honedge, Horsi, jaki chill na plerach. Spiupa i Fałka, Rapid Strike, Urshifu V. To fajna fałeczka. Leci w koszulkę. No dobra, to zwykłe paki otwarte. Teraz bierzemy się za cele. Brakuje mi dwóch kart z cele. Kto jest na bieżąco z odcinkami, to wie jakich. Ale kto nie jest, to zapraszam do nadrabiania. Ale tutaj też powiem, że jest to Charizard. Brakuje mi Charizarda. Otworzyłem kilogramy tego Celebrations. Wszystkich kart już mam powtórki poza Garchompem. Nie trafiłem jeszcze Garchompa.
i Charizarda. Więc to powiem wam, że Charizard naprawdę, jeżeli chodzi o jego cenę, to przynajmniej w moim przypadku jest zasłużona, bo mi się nie trafił. O, otworzyłem naprawdę dużo. Impostor Profesor Oak. To jest klasik, więc spoczko. Tutaj jak widzicie nic, kodzik sobie zostawię jeden. Gardevoir i Profesor Research. Na początku ten Profesor Research w ogóle mi nie wpadał. Teraz mamy chyba już ponad kilkanaście. Gardevoir też często mi leci. Otwieramy kolejnego paka. To już są tak naprawdę, powiem wam szczerze, chyba resztki moich możliwości, jeżeli chodzi o Celebrations. Już minęła kupa czasu, otworzyłem tego naprawdę zatrzęsienie. Nic. Zostały dwa paki. Nie, trzy. Te 10 sztuk jest z ETB wyciągnięte. Już nie otwierałem tutaj całego ETB. No, te paki to niezłe ASMR będą dawać. Tutaj jeszcze mam taki patent. O. Też można tak. To trzeba uważać, żeby nie obciąć karty, więc raczej rzadko z tego korzystam. Ostatnio jak otwierałem 30, to obciąłem w ten sposób, żeby już trochę przyspieszyć. Dobra, jeden kodzik jeszcze. Dla mnie? Czy w sumie dla was? Birdie Pikachu. To jest sztos. Lubię ten drop. Bardzo mi się ta karta podoba. Jeszcze jeden na Discorda. I zobaczmy. Tapulele. Wow, ekstra. To jest jedna z rzadszych kart, jak nie najrzadsza. Cenowo oczywiście nie ma najwyższej ceny, bo najwyższa ma Charizard, ale to jest chyba najrzadsza karta. Więc w sumie spoko, jestem zadowolony. Będę musiał tylko chyba zacząć polować na odkupienie od kogoś Charizarda. Dobra, no i teraz Evolutions. Charmander, więc już spoko na starcie. Kodzik do losowania na Discordzie. Nie będę przekładał kart, ale fajnie to wygląda. Takie starsze, nie? 2016 rok. Charmander base setowy. Diglett base setowy. Super są te obrazki. Caterpie, Drowsy, na rewersie Onix. Super są te rewersy też. Potion, Machoke, Full Heal. No i tu jest ostatnia karta. Mewtwo. Ale dlaczego nie holo? Nie wiem, jestem zadowolony. Schowam sobie w koszulkę, czemu nie? Cena takiego paka to jest około 100. Ja chyba dałem za niego 75 zł. Te holo są takie mocno holo na 4 wersy. Fajnie. W sumie nie znam tego setu za dobrze. W sensie znam base setowo, ale nie wiedziałem, że może być Mewtwo nie holo. 2016 rok.
Fajnie, ja jestem zadowolony, mam jeszcze jeden taki pak, otworzymy na 1000 subów, o, więc wbijajcie. No dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapę i widzimy się w kolejnych, cześć!